Szczęść Boże. Dzisiaj w Kościele obchodzimy drugi dzień świętego Triduum Paschalnego, czyli Wielką Sobotę. To dzień ciszy, skupienia, dzień, w którym wspominamy spoczywanie Jezusa w grobie. Dzisiaj, podobnie jak Wielki Piątek, w całym Kościele nie sprawuje się mszy świętej, a wieczorna liturgia Wigilii Paschalnej należy już do niedzieli wielkanocnej, czyli trzeciego dnia Triduum Paschalnego. Rozważanie na dzień dzisiejszy nosi tytuł Msza Święta i Cisza. I podobnie jak w dniu wczorajszym jest to paradoksalne określenie, bo przecież dzisiaj nie możemy uczestniczyć we mszy świętej. Ta cisza nawiązuje do ciszy grobu Jezusa, ale jednocześnie jest zaproszeniem do tego, abyśmy zastanowili się nad rolą ciszy w kontekście mszy. Cisza przed mszą, kiedy przychodzę wcześniej, aby się skupić, zostawić to wszystko, co jest w mojej głowie. Cisza w trakcie kolekty, modlitwy przed czytaniami, aby oddać Jezusowi swoje intencje. Cisza po homilii, aby zastanowić się, co Bóg dzisiaj do mnie powiedział w swoim Słowie. I wreszcie cisza po komunii, kiedy mogę wielbić Pana, który nakarmił i napoił mnie sobą. Czy rzeczywiście odkryłem ciszę we mszy świętej?